Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak sobie zamontować tutaj nasze styczniki do baterii, jak przygotować okablowanie. Oczywiście nie wygląda super cacy, zresztą jak widać będzie plątanina, ale to nadal, znaczy kiedyś będzie na pewno przebudowane i będę się starał to tak już super ładnie poukładać. Na razie, jak cały czas powtarzam, testy, testy, jeszcze raz testy. Zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Pokażę po kolei chyba wszystkie takie potrzebne rzeczy, które sobie przygotować do takiego montażu. Oczywiście zawsze komuś czegoś braknie, mi na pewno też, ale takie podstawowe, co będą potrzebne, tak? No to już mamy nasze styczniki przerobione. Wszystko fajnie, nasze kabelki wystają. Jest dobrze. To mamy tutaj, będzie tutaj do środka. Co więcej nam trzeba? Trzeba nam jakiś kawałek rurki, żeby sobie tą rureczkę tam, żeby zabezpieczyć te kabelki. Jakieś kolanka, wszystkie takie pierdółki potrzebne. Rozłącznik. Nie reklamuję firmy, jakikolwiek rozłącznik. No już słyszałem komentarze, że niekoniecznie taki jest dobry. Jest sprawny, jeżeli chodzi o tak samo o zabezpieczenia, że nie są do prądu stałego, do DC, tylko do AC, ale to w zależności od producenta i specyfikacji też tych zabezpieczeń. Trzeba sobie przeczytać, które zabezpieczenia, jakie są, na jakie napięcie i jaki prąd. Tutaj w moim wypadku one tak są przewymiarowane, ale na spokojnie bateria to jest w stanie wytrzymać i tutaj te zabezpieczenia, jeżeli by miały faktycznie zadziałać, to też zadziałają. A dodatkowo jeszcze mamy w naszych stycznikach, tak jak na wcześniejszym filmie pokazywałem, jeszcze dodatkowe jedno zabezpieczenie, także tych zabezpieczeń takich zwarciowych mamy bardzo dużo. Dobrze, dalej co my potrzebujemy? Oczywiście wiertareczka, tutaj będziemy w betonie, no to jakaś z udarem, kołki. Co dalej? Miernik. Oczywiście jakikolwiek miernik by się przydał, żeby sobie sprawdzić tak już, ale to już jest na sam koniec tutaj naszego podłączania, żeby sprawdzić polaryzację, czy faktycznie się zgadza, tak? Czy plus to plus, minus to minus, bo to jest bardzo ważne do podłączenia przy falowniku. Dalej, co tam z tych wszystkich rzeczy jeszcze potrzebujemy, się porozglądam. No to już oczywiste rzeczy typu ucinki, nożyk. Dobrze jest jakąś zaciskarkę, tak? Tutaj oczywiście, no tutaj chyba zauważyliście, że jednak niektóre rzeczy takie dosyć tanie kupuję, bo jak potrzebuję tam gdzieś tam na chwilę, to niekoniecznie muszą być z górnej półki i ja nie zarabiam tym, o może tak, bo jeżeli bym używał tego do pracy zawodowej, to jak najbardziej. No, trzeba sobie tam wypracować, czy gdzieś popytać i kupić sprzęt taki, który faktycznie może działać dłużej. Tutaj ja tak praktycznie też na chwilę, zobaczymy, jak będzie dalej. Co jeszcze? Jakieś tulejeczki. Tutaj pokażę. Kolejna zaciskarka do tulejek. To nie są jakieś tam super drogie rzeczy. Oczywiście wiertła, ja tutaj mam chyba 14 i jakąś 8. Nie miałem otwornicy takiej, to wiertło tańsze było, zresztą miałem u siebie. Tutaj takie przelotki będą używane do przejścia przez obudowę, bo tutaj zrobimy dodatkowe przejścia. Jeżeli ktoś ma dostęp do oryginalnych kabli wyjściowych, no fajnie by było sobie na tych kabelkach zrobić oryginalne, wtedy mamy wtyczkę, możemy sobie tutaj wszystko pospinać, ale bardzo rzadko się trafiają, a tutaj ten kabel wyjściowy z baterii, tak jak patrzyłem po ogłoszeniach, to no, w granicach tam chyba 250 zł, 300 zł, chyba nie ma sensu przepłacać, chociaż by było fajnie, jakbym miał, to bym zamontował, ale nie mam, to tak wygląda. Co dalej? Oczywiście ołówek i cała reszta. Dobra, to teraz chyba przejdziemy sobie dalej do po kolei już prawie że montażu. Jak wspominałem wcześniej, tutaj mieliśmy takie wtyczki.
które lądują w tym miejscu. No i z jednej strony mamy, no jak widać tutaj, mamy gniazda. No ale musimy to jakoś połączyć z naszym kablem. Ja używam kabla solarnego, tutaj dalej. Jedno, o, może pokażę też tak, tutaj, tak, żeby było ładniej. Tu mamy takie cztery zabezpieczenia. Dwa z tej strony i z drugiej strony też dwa. Trzeba je wcisnąć i ta wtyczka, no i oczywiście tą opaskę obcinamy i ta wtyczka nam się rozsuwa. I po rozebraniu mamy coś takiego. No i tutaj już fajnie to złącze wygląda. I co z tym robimy? Mój pomysł jest taki. Widać? Na pewno widać. Super wchodzi ciasno. Jest bardzo dobrze. A jak już mamy w ten sposób złożone, oczywiście tutaj sobie kabelek zaciskamy. No po to ta zaciskarka jest potrzebna. Na razie nie lutowałem. Nie chcę odgrzewać miedzi tak. To takie moje zdanie, może ktoś będzie lepiej wiedział, czy lutować, czy nie lutować, ale docelowo będzie zaciśnięte. Ale żeby to zabezpieczyć, to śrubka, oczywiście też podkładka będzie. Podkładeczki. Ja sobie wziąłem dosyć szeroką podkładkę, z tego względu, żeby jak największą powierzchnią tutaj było zaciśnięte. No i ciach, nakrętka i sobie to. Nie wiem, czy dobrze widać, nie mam podglądu. I tak sobie to skręcamy. Jak sobie to skręcimy, no to już mamy pewne połączenie, którym sobie przejdziemy dalej do naszego dodatkowego zabezpieczenia. Tak jak tutaj, tu już kabelki. Dobra, myślę, że teraz czas na timelapsik, bo tutaj troszeczkę wiercenia jest, trochę przykręcania. Może lepiej jakoś ustawię kamerę, żeby było wszystko dokładnie widać. Zresztą tutaj powinno być widać. Tutaj mamy trzy uchwyty, znaczy trzy stojące śrubki z nakrętkami, tak żeby sobie cały moduł zamontować. Po kolei będę wiercił, ale to myślę, że w timelapsie będzie najlepiej, bo to zajmie czasu. Film by chyba za 2 godziny trwał. Postaramy się go przyspieszyć. Dobrze, i do roboty. No i teraz taka szybka przebitka z tego, co udało się zrobić i za chwilę dalej będziemy jechać z koksem. No dobra, teraz tak, tutaj takie przelotki mamy zamontowane. Fajnie tutaj tak nawiercone. Właśnie z tej strony pokażę. Teraz widać,
I teraz plus minus z tej strony będzie wychodził. Tędy oczywiście paskudnie, krzywo, ale to tak jak mówiłem, to jest na razie cały czas testowane. I tutaj zasilanie nam wejdzie do zabezpieczenia. Tu już kabelki przeciągnąłem. Tędy. Oczywiście nie patrzymy na pająki, bo pająki kablowe pająki. No i tutaj zarobimy sobie PCBeczkę i od spodu ładnie widać, tak? Korzystamy z tego, a tutaj podłączymy sobie drugą baterię pod wejścia bateryjne. Mam nadzieję, że widać. No i zaraz dalej timersik poleci. Tutaj trzecia przelotka jest na komunikację. No i zasilanie SS-a, tak żeby mieć wszystko, znaczy docelowo kiedyś to wszystko w środku wyleci. Znaczy się wyląduje. I pewnie będzie przykryte, może wyświetlacz będzie wyciągnięty, chociaż ja nie jestem zwolennikiem wyświetlacza. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj w pierwszej wersji to tak wygląda. V nie ma, ale to przy każdym kolejnym projekcie coś się zmienia. Tak to wygląda. Oczywiście wszystkie kabelki, tutaj to wszystko jest do testów. W tym momencie bateria jest wyłączona, bo robimy tutaj bez zasilania, żeby nie było krzyku, że tam napięcie jakieś jest, to nie ma żadnego. Dobra, i wracamy do timelapsika, a za chwilę montujemy resztę. No dobrze, kable mamy przeciągnięte na dole, wszystko mamy zrobione. Tutaj są nasze z baterii i zarabiamy sobie końcówki, tak? Wtulejki są potrzebne, jakiekolwiek. No ja tutaj stosuję dziesiątki, bo przewód mam 6 mm solarny, ale składam go jeszcze w pół, tak żeby większa powierzchnia styku była, żeby łatwiej było dokręcić tutaj, żeby dobrze to siadło. Także tulejkę daje dziesiątkę, do ósemki nie wchodzi. Złożony w pół, no próbowałem go tam wciskać, ale nie bardzo. Dobra, i idziemy dalej. Pokażę mniej więcej. Tak, nożyk. Tutaj ściągaczki się nie sprawdzają przy takiej długości, jak odcinamy, bo tutaj odcinamy w granicach 2 cm osłony. Pokażę na przykładzie jednego, tak żeby już reszta analogicznie. No chyba, że ktoś ma jakieś takie super ściągaczki, to wtedy łatwiej jest to zrobić. A tu się bawimy w wersji domowej. No i tutaj mamy w ten sposób kabelek. Ja go sobie składam w pół. O, coś takiego, tak to wygląda. Ślicznie nie jest, ale nie musi. Tulejka. Tulejki mam tutaj dłuższe, tak żeby ładnie właśnie dostały nam, fajnie grają. No, trzeba po prostu spróbować, nie powiem jaka długość, nie pamiętam tak szczerze jaka długość jest tej tulejki. No i no, tak wstępnie sobie zaciskamy. Ja sobie tak zaciskam w trzech miejscach. O, może jeszcze raz gdzieś na końcu. Nie wygląda oczywiście super, ale ma być skuteczny. Tak wygląda uchwycik. I sobie przykręcamy. Czy dla wielu osób to będzie oczywiste? Te wszystkie rzeczy, które robię, to są, którzy wiedzą i robiły kiedykolwiek, to dla nich faktycznie jest oczywiste, ale chcę po kolei pokazać cały proces, tak? No to zajmuje dosyć dużo jednak czasu takiego, mniej więcej planowania. Jak już wcześniej mówiłem, tutaj to będzie wszystko przebudowane. To jest uruchomione tak, no czy inaczej, no działać na pewno będzie sprawnie, chyba że jakieś, nie wiem, może błędy są montażowe. Chyba nie.
No i tutaj pamiętamy o dokręceniu tak naprawdę chyba ile sił. I ten styk bym sobie sprawdził po tygodniu jeszcze, ewentualnie dobrze zobserwować, czy przypadkiem się gdzieś nie grzeje na połączeniach, bo to są najniebezpieczniejsze w sumie punkty całej tej instalacji, ale to zresztą jak w rozdzielnicy w domu, tak, przy zmiennym napięciu. Też musimy mieć wszystko dokładnie poskręcane, z dobrym stykiem. I tak to wygląda. I analogicznie będziemy robić górę. Jakoś te kable chcę sobie ułożyć. A jeszcze jedną rzecz zaznaczę, jeżeli ta obudowa nie chce nam wejść, nie pasuje, trzeba sobie sprawdzić jedną rzecz. Wszystko fajnie, ja nie mogłem jej zamknąć, z tego względu, że podkładki tutaj na dole, te podkładeczki mi wyjechały na zewnątrz. Muszę poprawić i je wcisnąć, bo nie zamkniemy. Także taka prosta rzecz. No też chwilę musiałem powalczyć z tym i przesunę sobie lekko w prawo, i żeby podkładka nam nie wyszła, trzeba czymś zablokować, jakimś drugim śrubokręcikiem, tylko muszę go znaleźć, o. Tak żeby było trochę miejsca. Taka drobna uwaga. I dobrze, i teraz dalej montujemy nasze styczniki. Zdemontowałem sobie tutaj pokrywę z tego względu, żeby wiedzieć, jeżeli nie pamiętamy, tak, który jest plus, który jest minus, jak one wychodzą tutaj, bo tu już nie możemy pomylić. Dopóki nie zepniemy sobie tutaj w szeregu wszystkich ogniw, napięcia nadal nie będzie, to nie jest żaden problem. Ale tak, żeby już sobie zaplanować, co dalej i jak to wygląda. Zresztą tutaj widzimy, tutaj mamy kabelek, który nam wejdzie tu do baterii, a tu mamy minus. Tu mamy plusowy, wchodzi do tej wtyczki i wiadomo, że minusik nasz leci przez ten stycznik. Tutaj i na górze mamy minusa. Dobrze, szybko go montujemy. Obudowę można założyć później bez żadnych problemów. Na zatrzaskach, zresztą jak widzieliśmy wcześniej. I super, tak to wygląda. Nakrętki szóstki, na kluczyk dziesiątkę. Przedłużane klucze by się przydały. Mam za krótki, ale można go tutaj troszeczkę wydłużyć na uchwycie. Jedna na górze i dwie na dole. Jedna.
dobrze, mamy przykręcone i teraz będziemy się tutaj z naszymi kabelkami troszeczkę bawić. Ten kabel mamy już w naszym zasilaczu buforowym. Ja zmieniłem już płytkę poza kamerę. Sprawdzałem, nie grzeje się, fajnie działa, także tutaj nie ma problemu. I zasilanie to jest do górnego układu, to będzie do dolnego. Kabelek przeciągnięty na razie w ten sposób, tutaj bokiem jakoś to dopniemy i wprowadzony tutaj do środka. Teraz obudowę sobie zaczepimy. Jak już wspomniałem o tych kabelkach i złączce i będziemy zaraz to łączyć, zaciskać. Ja zabezpieczam to na razie taśmą, z tego względu, że izolacyjną, z tego względu, że będę pewnie rozbierał, jeszcze coś zmieniał. Dobrze by było termokurcze takie tutaj większe sobie założyć, też fajnie by było. I teraz musimy sobie zapobrać, jak to ułożyć i żeby no jednak tutaj jak najmniej możliwości jakiegoś tam styku z resztą obudowy. Tutaj tą wtyczkę zaraz będę rozbierał też, tutaj to mamy gotową. Tutaj na kablu minusowym pójdzie nasz przetwornik prądowy. Także musimy dla niego troszeczkę zrobić miejsca. Ale to będzie widać w dalszej części. No i mamy zaciśniętą naszą końcówkę. Nie ma możliwości tego wyciągnąć. Już jest przygotowane do naszego połączenia. O, w ten sposób. Śrubka, podkładki ściśnięte. I mamy pewne połączenie. Dobrze, robimy drugi kabelek. Dobrze jest sobie pomóc zaciskarką do kolejek. Można ułożyć ten kabel, żeby w ósemeczkę wszedł, tak, ale parę żył wychodzi. Ale mamy. Super. Thank you.
Teraz sobie skręcamy nasze połączenie. Oczywiście szczurciem, bo czwórka śrubka potrafi się urwać. Ale nie twardości 5-8. O! Super połączenie. Tak to wygląda. I tak jak mówiłem, zabezpieczam teraz taśmą izolacyjną, bo na pewno będę to jeszcze rozbierał, także tutaj będą jakieś działania prowadzone, także ja sobie tak zabezpieczam. Dobrze jest sobie faktycznie to zrobić termokurczem. Chociaż taśma też nie jest zła i też stosowana przez wielu. Tym też przeze mnie. I kolejne pewne połączenie. Później trzeba to będzie sobie jakoś poukładać. Na razie zostawiam tak jak jest. Dzisiaj zrobiliśmy tyle. A, oczywiście, poprawka. Dzisiaj zrobiłem tyle. Bo były komentarze. Tak to wygląda. Tyle chciałem wam przed świętami pokazać, ile się da, bo naprawdę brakuje mi czasu i to tak nagrywam już wieczorem. Mam nadzieję, że poskładam jakoś w miarę sensownie. Tak wyglądają zabezpieczenia. Na dzień dzisiejszy tak zestaw. Jeszcze raz taki szybki przegląd. Tutaj kabelki jeszcze wiszą, ale w następnym odcinku będziemy łączyć to wszystko. Już będziemy podpinać do BMS-a. Mam nadzieję, że się uda w miarę to sensownie zrobić. W tym momencie połączenie będzie, myślę, że będzie jeszcze bez komunikacji z falownikiem. A może gdzieś niedługo już pojawi się jakaś komunikacja, zobaczymy co dalej z tego wyniknie, ale jesteśmy na dobrej drodze. Wiem, że dzisiaj za wiele nie pokazałem, ale więcej nie udało mi się. Mam nadzieję, że się podobało. Proste rzeczy, żadnej filozofii, ale po kolei pokazane. To też nie ma czego się bać za bardzo. Oczywiście nie róbcie tego w domu, muszę to powtarzać, bo tutaj mamy jednak to wysokie napięcie. A na koniec mały bonus dla wszystkich leniwych, czyli takich jak ja. Nie musimy tego rozbierać tak bardzo. Tutaj oczywiście tajemniczy kolega naprowadził mnie, żeby w sumie to nagrać. Żeby nie rozbierać wszystkiego i żeby przeróbka była bardzo szybka i nie kombinować z wyciąganiem, kombinowaniem wszystkiego, możemy zrobić jedną rzecz. Tu mamy master BMS-a, odpinamy sobie wtyczkę z niego. Mamy odpiętą wtyczkę. Wiązkę już rozciąłem wcześniej, żeby pokazać. I co? I mamy w tym momencie jeden stycznik i drugi stycznik. Te dwa kabelki ładnie splątane. Tutaj żółto-czarny i niebiesko-brązowy. I to są nasze kabelki od naszych styczników. Nie musimy się bawić niczym. Tak, żeby się upewnić, zawsze możemy tą pokrywę sobie jednak jeszcze zdemontować, żeby zobaczyć, czy faktycznie to są te. Już nawet po kolorach, już nie mówię o pomierzeniu, ale tutaj demontujemy sobie. Może, a nie wiem, czy będzie widać, ale o, tu wyciągniemy sobie. Po kolorach. Tutaj nawet udałoby nam się dostać do tej wtyczki, żeby ją odpiąć i sprawdzić. O, może jakoś tak uda się zrobić bardziej. I proszę. Żółto-czarny. To jest minus. A drugi brązowo, no i tu już nie zobaczymy, znaczy inaczej, do kamery nie jestem w stanie wypatrzeć, ale nawet po kolorach kabli wiadomo, że to są te. Tam na dole wtyczka i tyle. Także mamy
jeden, drugi stycznik i właśnie przygotowujemy teraz ciach. Reszta nam jest niepotrzebna i te dwa kabelki sobie łączymy dalej. Wspólną masę, czy ewentualnie wspólnego plusa, my sterujemy tutaj masą w SS Lite, także robimy sobie wspólnego plusika. Tak, minusem sterujemy, czy żeby zaraz będę poprawiany na pewno. Te dwa kabelki do kupy, sterowanie jednym, drugim stycznikiem, sprawa załatwiona. No, nie wykorzystując na razie precharge'a. Oczywiście do precharge'a też mamy tutaj, ale to jest taka podstawa. Taki mały bonusik, tak żeby było szybciej. Na razie, cześć!